Twoje przywiązanie do krajobrazu Warmii i Mazur nie jest miłością turystyczną, przyznasz chyba? No na pewno nie jest to przywiązanie turystyczne. Ja się czuję w ten krajobraz niejako wpisany, chociaż może takie sformułowanie nie brzmi zbyt dobrze. Po prostu zwykle jest tak, że w odniesieniu do każdego, kto zajmuje się jakąkolwiek sztuką, krajobraz dzieciństwa, te realia, w których wyrósł, realia odnoszące się i do ukształtowania terenu, i do kolorów, i do ogólnej atmosfery, która właśnie od krajobrazu emanuje, no, mają pierwszorzędne znaczenie. Jedynie tutaj mogę swobodnie żyć, myśleć, konstruować coś w duchu. Czyli to znaczenie krajobrazu jest dość istotne. Swobodnie poruszasz się po przestrzeni i czasie, szczególnie po XX wieku. Bo właściwie gdyby tak zebrać Twoje utwory, to bohaterowie, którzy w nich występują, są to ludzie z końca XIX wieku i z wieku XX. Nawet z XXI. Nawet ze środka XIX wieku, bo bohaterem jednego z moich opowiadań jest Zygmunt Krasiński. A więc można powiedzieć, że i tak odskok czasowy. Rzeczywiście, to poruszanie się po różnych płaszczyznach czasowych, wędrowanie w czasie, należy do takiej mojej własnej, prywatnej, skromnej filozofii literatury. Ja bardzo nie lubię powieści czy opowiadań napisanych w czasie teraźniejszym, przywiązanych jak gdyby do jednej, jakiejś konkretnej, racjonalnej płaszczyzny czasowej, z której właściwie nie można w prozie wyjść, dlatego że to już jest poza granicami doświadczeń normalnego człowieka. Dla mnie pisanie, tworzenie literatury to jest również, ja zresztą zawsze to podkreślam, możliwość bywania w miejscach, w których człowiek fizycznie nigdy być nie może. To jest właśnie możliwość podróżowania w czasie, to jest możliwość wcielania się w różnych ludzi, obcowania z jakimiś postaciami, no, z którymi tak naprawdę nie możemy obcować z tego prostego powodu, że albo już dawno umarły, albo jeszcze ich nie ma. Dlatego, że czas dla mnie to jest, jak zresztą doskonale sam wiesz, i do tego się odnosi moja powieść ostatnia, to jest także przyszłość.